vi, tre små kremen från Askola. En unboxing. Tjej. Vedete unboxing gry Driver San Francisco edycji kolekcjonerskiej. Wygląda tak z przodu, tak z boku i tak z tyłu. Kolejny bok i góra, żeby zobaczyć te swoje autko. I na dole. Duch fajny zrobili, patrzcie. Wow. Postarali, może tylko sobie położyć. No zajebiście. Zajebiście, Max za dużo ostatnio zajebiście powtarza. Max, liczcie ile zajebiście w ostatnich czterech unboxingach się pojawi. Bo jeszcze jeden unboxing będzie. To jest już trzeci. Ale z John Tena. Andakowa eine Gnadelsverflongung. Erlebe die Spannung der Jagd. Hast du alles verstanden? Ja. Wirklich? Nein. Okej. Może będzie seria nawet z tego. Pomyślę. Czy będziecie grzeczni? Bo jesteście ostatnio, to może będzie. Choć ostatnio tak za dużo mam serii na kanale. To się zdejmuje tak o. Tak o. Położymy sobie z tyłu. O kurde. To mi się zepsuło, patrzcie, będę musiał to przykleić. Odkleiło mi się. No, co za chamy. Zepsuli mi edycję. God damn it. Dobra, będę musiał to przykleić. Położę tam w razie tu. Ha! Ktoś tak o zdejmuje. No spoko. Spoko. Spoko! Nie ma nic spoko. Max wkurzony. Zepsuli moją edycję. Dobra, więc zabierzmy to. Tak wygląda oto nasza figurencja. Gry nie ma. Hej! Nie żartuję. Tutaj jest. Tak wygląda. Samochód jest metalowy. Koła mu się nie kręcą. Ulera! Myślałem, że będą się kręciły. Wygląda tak. Bardzo fajnie. Fajnie to zrobili właśnie. Więc niech się położy tutaj. Leż! Śmieciu. Tu mamy komiks Crossing the Line, który jest po niemiecku zapewne. Ja. Ale sobie przeczytam ten komiks oczywiście. Bardzo fajnie, że komiks robię, bo teraz nieczęsto się spotyka komiksy w grach. W Injustice spotkałem tylko komiks tu właśnie. I jeszcze w czymś chyba. Chyba spotkałem jeszcze w czymś komiks. No ale tu mamy mapę całego San Francisco, bo jakby inaczej. I mamy plakat Driver San Francisco. Bardzo duży, który się nie zmieści mi do kadru. Zajebiście. Okej. I ostatnia rzecz, czyli gra, która wygląda tak. Tak tył, tak przód i tak bok. Dajcie łapę. Żartuję. Dajcie w dół. Nie żartuję, to by nie miało. To nie było na serio. Nie. Nie, teraz się posypią łapki w dół. Nie. Nie. Ever, ever, forever. No i w środku mamy, od razu klucz do gry. I klucz na DLC. Cztery challenge w single playerze. I trzy legendarne samochody w multiplayerze. Shelby Cobra 427 1966 roku, Lamborghini Miura z 1972 i Aston Martin DB5 z 1963, czyli bardzo zajebiste auta. Więc tak to wygląda. Tu mam kuźwa klucz, to nie pokażę. No ale tak by wyglądała ta edycja. Myślę, że unboxing Wam się oczywiście spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam Was do innych serii. Mówi Los, Max. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i na razie.